Och, Resident Evil Resistance. Wiązałem z tobą ogromne nadzieje. Miałeś być pogromcą Dead by Daylight, gry, której poświęciłem mi tak zbyt wiele czasu i pieniędzy. Czuję się tak, jakbym dostał ogromny spadek za oceanem. Z tego powodu mógł nareszcie naubliżać szefowi i innym, którzy mnie wkurzali, a następnie wsiadł do samolotu, który doszczętnie rozbił się zaraz po starcie. Co więcej, na jedynym zachowanym zdjęciu sprzed tragedii widoczny jestem ja, pokazujący światu faka przez małą szybkę wznoszącej się trumny. Tak, to znaczy, że ocena gry będzie negatywna, ale nie z powodów, których możesz się spodziewać. Zacznijmy od początku. Resident Evil Resistance to gra dla 5 osób. 4 to przeżytki, które zostały zainfekowane wirusem T i aby przeżyć muszą uciec z kompleksu Umbrelli. Ten 5 to Mastermind, który będzie próbował ich zatrzymać. Na razie nie ma nikogo znanego, ale na 17 kwietnia przewidywany jest patch, w którym ma pojawić się Jill. Nice to meet you, Jill. Może zapytasz, co początkowo rozbudziło mój entuzjazm. Chodzi przede wszystkim o styl gry. W DBD pojawiasz się na mapie i wykonujesz swoje zadanie do momentu, gdy znajdzie cię zabójca. Wtedy rozgrywka przypomina napisy końcowe z Benny Hilla. Natomiast w Resistance jako Mastermind masz podgląd sytuacji z kamer, wybierasz właściwy moment, spawnujesz swojego mocnego zombie lub bossa i dopiero wtedy gra zamienia się w napisy końcowe z Benny Hilla. Mówiąc całkowicie poważnie, Resident Evil Resistance przypomina trochę rozgrywkę w Left 4 Dead, tyle że 5 gracz może tworzyć eventy spawnujące zombie. Gra w założeniu wypada lepiej niż te, w które grałem do tej pory. Obie strony pozostają w meczu do końca rozgrywki. Walka nie trwa do śmierci, lecz do momentu, aż przeżytkom skończy się czas. Przypomina to trochę przeciąganie liny, bo każde obrażenia zadane grupie zabierają jej czas na ucieczkę. Natomiast wykonywanie celów i zabijanie Zedów dodaje przeżytkom cenne sekundy do licznika. Gra kończy się w momencie, gdy uciekną lub gdy zabraknie im czasu. Bez względu na to, co powiem dalej, w Resident Evil Resistance gra mi się bardzo dobrze. Każda z postaci ma alternatywny zestaw skilli, więc można trochę kombinować. Do tego dochodzą jeszcze 4 sloty na bonusy, więc jeśli chcesz zadawać większe obrażenia, startować z jakimś przedmiotem lub większą liczbą amunicji i kredytów, wybierasz te dodatki, które odpowiadają twoim potrzebom. Tam też szukałem odpowiedzi na moje potrzeby, ale niestety nie znalazłem ani aktywnych deweloperów, ani niezależnych serwerów. Ale o tym za moment. Gdy wcielałem się w Masterminda, na poręczy krzesła brakowało mi już tylko wrednego kocura. Postać z Walla tworzy się tak samo jak przeżytka, ale tutaj można samemu wybrać, w których pomieszczeniach mają pojawić się questowe elementy. Pracownik Umbrelli również ma talię kart, które pozwalają mu dodatkowo spawnować Zedy, pułapki, uzbrajać kamery, a także przywoływać Mr. X'a czy Williama i na jakiś czas przejąć nad nimi kontrolę. Początki są stresujące, bo dostajesz wszystkie informacje w tym samym momencie, a przez korytarze będziesz przemieszczać się w tempie osoby, która właśnie zgubiła szkło kontaktowe. Natomiast po 4-5 godzinach z grą i poznaniu map, Resistance zaczyna przypominać wyścigi, bo dobrze wiesz, gdzie biec i jak szybko Mastermind jest w stanie spawnować kolejne potwory. Gołym okiem widać, że gra wymaga lepszego zbalansowania. I na razie gracze prześcigają się w wymyślaniu kolejnych sztuczek, które w mniej konwencjonalny sposób pomogą pokonać drugą stronę. Do pewnego stopnia ma to swój urok, jednak tutaj otwiera się lista słabych stron gry. Tytuł oczywiście przeznaczony jest na konsolę, więc interfejs bardzo niechętnie reaguje na kliknięcia myszką. Jest to równie wygodne jak wpisywanie pinu na terminalu twarzą, tylko dlatego, że ktoś zrobił ułatwienie dla tych, którzy nie mogą zrobić tego palcem. W grze jest komunikacja głosowa, co byłoby bardzo przydatne. Niestety, jak w wielu nieprzemyślanych portach, tutaj nie ma opcji push to talk, więc ludzie transmitują wszystko, co dzieje się dookoła nich. Już w mojej pierwszej grze ktoś odkurzał przez całą sesję i to był ostatni raz, kiedy korzystałem z tej funkcji. Z sesji nie da się również wyrzucić troli. Zabawa polega na tym, żeby od punktu startu przejść do drzwi wyjściowych. Trzeba to zrobić całą drużyną, aby dostać bonusowy czas. Jeśli przy wejściu stoi tylko jeden gracz, zegar najpierw musi zejść do zera, aby automatycznie przenieść graczy dalej. Zdarza się, że w grze pojawią się osoby, które albo włączyły grę i uciekły z domu, albo to ich pierwsza gra w życiu i podziwiają każdy metr tekstur, zamiast udać się do wyjścia, bo pozostali już dawno zebrali wszystkie elementy układanki. Oczywiście braku balansu drużyn i funkcji ułatwiających życie, które są normalnie dostępne w innych tytułach, doświadczysz albo raczej nie doświadczysz, o ile matchmaking znajdzie dla ciebie grę. Resistance ma region locka. Jeśli chcesz dołączyć jako przeżytek, prędzej czy później system dobierze ci graczy. Z kolei w naszym kraju gra jako Mastermind wygląda tak. Jak zegar pokazywał 40 minut, ponownie pojawiła się druga osoba, ale nie miałem wtedy ochoty bić rekordu czasu spędzonego w poczekalni. Dzieje się tak dlatego, że crossplay tutaj nie istnieje, a pecetowych graczy z Polski jest zaledwie 10, a przynajmniej tych, którzy zarejestrowali się na stronie Capcomu, połączyli z nią swój Steam i mają właściwe ustawienia prywatności. Więc być może jest nas więcej, ale w dalszym ciągu to za mało. Capcom oszczędził na dedykowanych serwerach, więc połączenia mamy peer-to-peer z Mastermindem w roli hosta. Bardzo odbija się to na jakości rozgrywki, poza tym host może chwilowo odłączać się od netu, wszyscy stoją wtedy w jednym miejscu, a on
wygrywa grę. Te same problemy były w Dead by Daylight i widać, że ani Capcom, ani Neobards nie zbadali konkurencji w kwestii technik i funkcji, które przez lata wypracowały inne tytuły. I tutaj zbliżamy się do głównego problemu. Resident Evil Resistance nawet w takim stanie jest przyjemną grą, która mogłaby zgarnąć spory procent graczy preferujących asymetryczny system rozgrywki. Mogłaby, gdyby nie była potraktowana jak pudełko tanich czekoladek dodanych do innego, dużo droższego produktu. Capcom ma bardzo niekorzystne dla gry multiplayer podejście. Ich własne fora to tragedia. Na Steamie jest całkowity brak community managerów. Po drodze pojawił się jakiś patch, ale dla Resistance aktualności wyglądają tak. Nie wiadomo, czy uwagi graczy nie trafiają prosto do kosza. Jednak widząc taki komentarz game directora na Twitterze, można spodziewać się, że Capcom poza symbolicznymi aktualizacjami nie planuje albo nie planował bardziej rozwijać gry. Region lock można ominąć, zmieniając serwer pobierania na Steamie. Czas oczekiwania dla mnie skrócił się z godziny do minuty, choć teraz graczy jest mniej i zajmuje to trochę dłużej. Jednak jest masa rzeczy, których nie da się obejść. Oszustwa, disconnecty, brak balansu mechaniki gry to kilka pierwszych problemów, które wymagają uwagi deweloperów. To, co sprawdzało się na wewnętrznych testach i w trakcie bety, niekoniecznie musi działać, gdy grę udostępni się szerokiej grupie odbiorców. Skille postaci są zamknięte za poziomami, więc masz pewność, że prędzej czy później początkujący gracz z poziomu pierwszego trafi na Masterminda z setką na koncie i skończy jako karma dla rybek. Ale nawet zostawiając to tak jak jest, bo poziomy wbija się szybko, gra ma również lootboxy. Te są podzielone na dwie kategorie. Jedne ze wspomnianymi wcześniej bonusami, natomiast druga grupa to kosmetyka. Te z ubraniami są drogie i w większości będą dawały ci spreje, emotki i inne bzdury, których nie chcesz. Wydać na nie musisz 50 tysięcy kredytów, gdy najmocniejszy pakiet z bonusem kosztuje 20. Za grę, która trwa kilkanaście minut, dostajesz od 4 do 5 tysięcy. Na szczęście skrzynki z wyglądem można dostać za zadania dzienne i tygodniowe. No i oczywiście, skoro są lootboxy, to i musi być jakiś poziom monetyzacji. No i jest, ale tutaj niektórzy fani krzyczą, że lootboxy można kupić tylko za kredyty w grze. Owszem, za prawdziwą kasę kupisz natomiast boostery. Pamiętasz, te, które oszczędzą ci czas i zwiększą poziom zdobywanych kredytów. Mówiłem o tym już wiele razy, ale mogę śmiało mówić dalej. Wprowadzenie boosterów i wielu konwertujących się wirtualnych walut ma tylko rozmyć poczucie, że kupujesz coś bardzo taniego i nieznaczącego za prawdziwą kasę. Tak więc Capcom zasłużył sobie na środkowy palec, bo zamiast przyłożyć się do obsługi gry, wrzucił kilka zabawek do piaskownicy i nawet drugi raz się nie obejrzał, czy czasem nie pomylił jej z kuwetą dla kota. W zeszłym roku byli chwaleni, ale w tym popisali się lenistwem i niedbałością. Na dodatek tragiczny błąd w postaci łączenia Resident Evil 3 i Resistance odbija się na liczbie graczy. Na tę chwilę, gdy przygotowuję ten tekst, gra walczy, by utrzymać się powyżej 1000 osób na Steamie, a mogło być 10 razy więcej, gdyby tylko grę można było zdobyć osobno w rozsądnej cenie, a ludzie nie byliby pozamykani w regionach. Szczególnie, że nie każdy wie, jak to obejść. W Resident Evil Resistance gram dalej, ba, nawet zamierzam to zrobić po przygotowaniu tego materiału. Gra się dobrze, ale to może nie potrwać długo, bo tytuł stracił w ciągu tygodnia 3000 graczy. Jestem przekonany, że Residenta kupili ludzie ze względu na remake trójki, ale raczej nikt nie wyskoczy z 250 złociszy, żeby pograć w tryb multi, którego dodatkowo przyszłość jest niepewna. Tak więc tym razem to nie do końca gry są winne, a wydawca, jego zły marketing, decyzje sprzedażowe, a także bierność i niezrozumienie rynku. Zarówno remake trójki, jak i tryb Resistance warte są poświęcenia im czasu, ale nie w ofercie zaprezentowanej przez Capcom. Resistance mogłoby być spokojnie utrzymywane w przedziale cenowym Dead by Daylight, tyle że nie wiadomo, jak szybko odklei się od singlowej gry, mimo że desperacko teraz potrzebuje nowych graczy. Resistance na tę chwilę jest niemożliwy do polecenia. Dopóki nie chcesz kupić też trójki, ten pakiet to strata kasy. Szkoda. I to by było na tyle. Z tej strony ze swojego centrum sterowania światem mówił Shiftermind. Jak zawsze, jeśli lubisz to, co robię i chcesz zobaczyć tego więcej, wciśnij czerwony przycisk z napisem subskrybuj, a także łapkę z kciukiem w górę. To zawsze motywuje mnie do lepszej pracy, a dodatkowo nigdy nie wiadomo, kiedy będę potrzebował, aby przyniósł mi coś Norman Reedus. Trzymaj się zdrowo i pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać. So it goes, my friend. So it goes. Jednak tutaj otwiera się słaba lista stron gry.